Konrad Dudek, zapraszam na aktualności. Jest wtorek, 23 lutego. Oto skrót informacji dnia. Politechnika Rzeszowska i Uniwersytet przed wyborem nowych władz. Publicznie ten program w momencie, kiedy będzie już oczywiście otwarta, czy rozpoczęta oficjalnie kampania wyborcza. Kolejny napad na bank, tym razem w Rzeszowie. Nożem zastraszyli pracownicę i skradli pewną kwotę pieniędzy. Inwestycyjne przyspieszenie na lotnisku w Krośnie. Mam nadzieję również na rozszerzanie turystyki lotniczej. W tych aktualnościach także innowacyjna stolarnia z Podmieleckiego Malinia i autorzy filmu o pięknie Beskidu Niskiego. Na największych uczelniach w regionie rusza kampania wyborcza. Walka toczy się o stanowiska rektorów Uniwersytetu Rzeszowskiego i Politechniki Rzeszowskiej. Znane są już pierwsze nazwiska kandydatów. Rozstrzygnięcia poznamy końcem marca. Dotychczasowy rektor Uniwersytetu Aleksander Bobko po zwycięstwie w jesiennych wyborach parlamentarnych z uczelni przeniósł się do Senatu. Został też sekretarzem stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Jednym z kandydatów na jego następcę jest pełniący obowiązki rektora profesor Sylwester Czopek. Mój program wyborczy już jest prawie dopięty. Publicznie ten program w momencie, kiedy będzie już oczywiście otwarta, czy rozpoczęta oficjalnie kampania wyborcza po zgłoszeniu wszystkich kandydatów na stanowisko rektora. Czyli po 4 marca. Wtedy poznamy ostateczną listę kandydatów. Spośród nich zwycięzcę wybierze 150-osobowe kolegium elektorów Uniwersytetu, złożone z przedstawicieli pracowników i studentów. Oczekiwania są bardzo różne. Oczywiście pieniążki, bo jak zawsze o co chodzi? Chodzi o pieniążki, żeby móc rozwijać czy badania, czy wszelkie wyjazdy zagraniczne, które służą temu, żeby później te wszystkie fajne pomysły móc tutaj na miejscu wykorzystywać. Wszystko, co mogłoby przyciągnąć studentów, żebym wprowadzał również nowe, ciekawsze kierunki, takie, żeby celowo w nisze, tak żeby każdy mógł coś znaleźć dla siebie, żeby po prostu Uniwersytet Rzeszowski mógł mieć jak najwięcej studentów. Ja oczekuję ciągłości polityki, która była obecnie prowadzona i mam nadzieję, że nie będzie większych zmian. Chęć kandydowania potwierdzają również obecni prorektorzy, profesor Czesław Puchalski i profesor Wojciech Walat. Kampania ruszy też na Politechnice. Jeszcze do jutra do urny wyborczej w sekretariacie rektora można wrzucać kartki z nazwiskami kandydatów. Oficjalna lista zostanie ogłoszona 2 marca. Od 2012 roku sterami uczelni kieruje profesor Marek Orkisz. Dziś nie chciał się wypowiedzieć na temat swojego ewentualnego startu w wyborach. Wiadomo natomiast, że kandydować zamierza jeden z poprzednich rektorów, profesor Tadeusz Markowski. W opublikowanym w internecie liście przedstawił swój program wyborczy. Mam świadomość, że rzeczywistość zmienia się szybko, a każda kadencja władz rektorskich musi mierzyć się z nowymi wyzwaniami. Potrzebne są nowatorskie pomysły i odważne decyzje oraz strategia rozwoju akceptowana i popierana przez społeczność akademicką. W ostatnich latach obie uczelnie mocno zainwestowały w swój rozwój. Rozbudowano bazę dydaktyczną, powstały nowoczesne laboratoria i nowe kierunki studiów. Rolą nowych władz będzie skuteczne wykorzystanie tego potencjału. Kolejny w ostatnich dniach napad na bank w regionie. Wczoraj wieczorem nieznani wciąż sprawcy obrabowali placówkę bankową w Rzeszowie. Z nieoficjalnych informacji wiadomo, że ich łupem padło kilkanaście tysięcy złotych. Policja wciąż szuka także mężczyzny, który przed niespełna 2 tygodniami okradł bank w Jarosławiu. Policjanci wyjaśniają wszystkie okoliczności, pracują nad sprawą. Wczoraj do późnych godzin nocnych trwały na miejscu czynności. Policjanci wykonali oględziny, zabezpieczali ślady, ustalali świadków zdarzenia. Teraz te materiały są zbierane, zostaną przekazane do prokuratury rejonowej, która będzie prowadzić w sprawie śledztwo. Przestępstwo to jest kodeksowo kwalifikowane jako śledztwo. No, na chwilę obecnej możemy tylko powiedzieć to, że do tej placówki weszło 2 mężczyzn nożem, zastraszyli pracownicę i skradli pewną kwotę pieniędzy, po czym z banku uciekli. Jarosławska policja ciągle szuka natomiast sprawcy napadu, który 12 lutego wszedł do jednego z oddziałów bankowych przy ulicy Poniatowskiego, steroryzował kasjerkę pistoletem albo czymś, co go przypominało, i wyszedł z pieniędzmi.
Przesłuchiwani są świadkowie, ale też analizowane są zabezpieczone zaraz po napadzie zdjęcia z monitoringu. Wiadomo, że mężczyzna miał około 30 lat, miał na głowie szary kaszkiet, był ubrany w czarną kurtkę z białym kapturem i niebieskie dżinsy. Mamy jeszcze komunikat w odniesieniu do napadu w Rzeszowie. Policja opublikowała zdjęcia z monitoringu przedstawiające dwóch mężczyzn podejrzewanych o dokonanie napadu. Jeden z nich ma około 40 lat i około 170 cm wzrostu. Drugi z poszukiwanych może mieć około 18 lat, wzrost 180 cm, szczupła budowa ciała, włosy ciemne, krótkie, twarz szczupła. Mężczyźni po napadzie wyszli z placówki ulicą Krakowską. Najprawdopodobniej oddalili się w kierunku Okulickiego. Zmieniamy temat. Możliwe, że jeszcze w tym roku na lotnisku w Krośnie ruszy ruch pasażerski. Łagodna zima sprzyja pracom przy modernizacji obiektu, dlatego na przykład szybciej niż zakładano udało się wykonać większość prac ziemnych związanych z budową nowego pasa startowego. To na nim mają lądować samoloty przewożące do 20 pasażerów, a to z kolei ma ożywić oprócz samego lotniska także szkolenie lotnicze w Krośnie. Krośnieńskie lotnisko będzie mogło obsługiwać ruch pasażerski po zbudowaniu nowej utwardzonej drogi startowej o długości 1100 metrów i szerokości 30. Powstanie też droga kołowania wraz z miejscem do tankowania samolotów. Koszt to 27 milionów złotych. Prace rozpoczęto od rozebrania starego poniemieckiego pasa startowego. W tej chwili trwają roboty związane z odwodnieniem, z przebudową sieci energetycznych, z zasilaniem w urządzenia elektroenergetyczne nowego pasa startowego. Szybciej niż zakładano, bo już końcem marca rozpocznie się układanie podbudowy pasa z łącznikami do kołowania i płytą postojową dla samolotów. Specjalnym asfaltem pokrytych zostanie ponad 55 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni. Mamy doskonałe warunki do tego, aby latać bez żadnych problemów i nad lotniskiem, i wokół lotniska, i komunikować to lotnisko z innymi częściami Europy. Mam nadzieję również na rozszerzanie turystyki lotniczej. Na tym etapie modernizacji lotnisko otrzyma standardowe urządzenia nawigacyjne, radiolatarnie i świetlny system podejścia do lądowania. Inwestycja ważna jest również dla Krośnieńskiego Centrum Szkolenia Lotniczego. Jego częścią jest zespół szkół ponadgimnazjalnych nr 3 w Krośnie, czyli popularny mechanik. Tu kształcą się mechanicy lotnictwa na poziomie technikum. Zdobywają też licencję pilota szybowcowego oraz pilota samolotów turystycznych. Posiadamy sprzęt do szkolenia teoretycznego, mamy symulatory lotu, mamy również szybowce i motoszybowce. Szkolić możemy do licencji pilota szybowcowego, ale też i chcemy mieć otwartą drogę do szkolenia na poziomie pilota turystycznego i ten pas startowy, dlatego tak jest dla nas niezbędny. Modernizacja lotniska została tak pomyślana, żeby w przyszłości możliwe było wydłużenie pasa startowego do 1800 metrów. Inwestycja finansowana jest z kasy miasta. Dobre informacje dla pacjentów po przeszczepach. Opublikowany właśnie przez Ministerstwo Zdrowia projekt nowej listy refundacyjnej obejmuje dwa ważne leki immunosupresyjne – Prograf i Adwagraf, niezbędne dla osób, które mają za sobą przeszczep organów. Przypomnijmy, że w styczniu w aktualnościach mówiliśmy o protestach pacjentów po przeszczepach w związku z nową listą leków. Od stycznia oba tak zwane immunosupresanty, czyli leki, które muszą przyjmować pacjenci po przeszczepach, aby nie dopuścić do odrzutu, gwałtownie podrożały. Właśnie dlatego, że znalazły się poza listą leków refundowanych. Choć umieszczono na niej zamienniki, to pacjenci protestowali, pisząc kolejne pisma do ministra zdrowia i apelując o zmiany na portalach społecznościowych i w mediach. Przekonywali, że nie stać ich na wykupienie recept, a boją się zamienników, bo nie wiedzą, jak zareaguje na nie i tak osłabiony organizm. Od 1 marca dwa najczęściej stosowane leki znów będą refundowane. To znaczy, że cena opakowania nie przekroczy 7 zł. Teraz bez refundacji to nawet ponad 800 zł. Teraz w aktualnościach historia rodziny, która od kilku lat nie przestaje walczyć o swoje gospodarstwo. Państwo Władykowie ze Wzdowa w powiecie brzozowskim próbują wyjść na prostą, ale raty kredytowe i bieżące rachunki są zbyt wysokie, by móc normalnie funkcjonować. Kłopoty zaczęły się po załamaniu na rynku mleka. Nieszczęścia dopełniła choroba zwierząt. W 2006 roku pan Grzegorz postawił wszystko na jedną kartę. Postanowił powiększyć i unowocześnić gospodarstwo, które do tej pory prowadził jego ojciec, a wcześniej dziadek. Ze wsparciem unijnej dotacji, ale też kredytów dokupił ziemię i maszyny, zbudował tę oborę i rozpoczął produkcję mleka.
Początkowo szło naprawdę dobrze. Nawet 1000 litrów mleka dziennie bez problemu wystarczało, aby spłacać kredyt, opłacać rachunki i normalnie funkcjonować. Pierwsze problemy pojawiły się, gdy gwałtownie spadła cena skupu mleka, a koszty nie malały. Aby ratować sytuację, pan Grzegorz zdecydował się na zmianę odbiorcy mleka. Nowy, aż z Podlasia, płacił prawie dwa razy więcej i oferował pomoc. Nie ukrywałem po prostu, ile mam kredytów w Sanoku, ile mam po bankach, wszystko dałem. Pani dyrektor skupu policzyła to wszystko. Mówię, że wahałem się, czy przejść, czy nie przejść, bo też było naparcie tu z Sanoka, żeby nie przechodzić. Ale po prostu powiedziałem, pomyślałem sobie, niech się dzieje, co chcę po prostu. Poszedłem za lepszą ceną mleka. Ale ta decyzja wcale gospodarstwa nie uratowała, bo tylko przez dwa miesiące było dobrze. Zaraz potem mleczarnia z Radzynia zaczęła od należności za mleko odliczać raty kredytów. I sytuacja stała się dramatyczna. Był 0,0 do wypłaty. Pierwsze dali kredyt i powiedzieli, że pomogą, a potem cały czas 0,0. No i tyle jedynie, że co rodzina nas wspomagała. Tak było przez ponad rok. A pieniędzy nie było nawet na rachunki za prąd czy porządną paszę dla krów. O ich ubezpieczeniu nawet nikt nie myślał, bo finansowo nie było na to szans. I nagle krowy zaczęły chorować, jedna po drugiej. To było 3 dni. W 3 dniach poszło 7 sztuk. Także to, no trudno, trzeba było się pogodzić z losem. No i pracować dalej, no bo zostawić, nie wszystko pozdycha. Jakie wyjście? No trochę się przeżyło, no bo wiadomo, że i mleka nie było wolno dawać i tego, przerwa była, no ale najgorsze te raty, te płacenia, bo tu przyjdzie miesiąc, jest 0,0, a tu niestety raty są. Władykowie rozważali już możliwość sprzedaży gospodarstwa, ale chętnych nie ma. Same krowy sprzedać i tego, to nawet tych kredytów nie pokryje. No i co? Co później? Jak krowę sprzeda, to już nie ma wyjścia. Na razie z dostawami wrócili do spółdzielni w Sanoku i z nadzieją czekają na wypłatę unijnych dopłat. Da pan radę? Dam. Muszę przetrwać. Ale już teraz potrzebna jest za droga w tej sytuacji soja i rzepak. Gdyby krowy dostawały taką paszę, mleka byłoby więcej, a wtedy wyjść na prostą byłoby łatwiej. Przenosimy się do Malinia koło Mielca, gdzie działa wyjątkowy zakład stolarski. Zamiast tradycyjnych pił wykorzystuje się w nim obrabiarki sterowane numerycznie, natomiast produkty powstają przy współpracy z naukowcami. Co więcej, to jedyna na świecie firma, która posiada certyfikaty na drewniane, wodoodporne akcesoria kosmetyczne. Drewno zwykle kojarzy się z wyrobem mebli i opałem. Tymczasem ten ekologiczny i biodegradowalny surowiec ma ponad 30 tysięcy zastosowań, a jego możliwości stają się niemal nieograniczone, gdy połączymy go z nowoczesną technologią. Takie eksperymenty przeprowadza Wojciech Gąska, który przejął tradycyjny zakład stolarski od swojego ojca i znalazł dla drewna nowe zastosowania. XXI wiek jest szansą dla tego materiału, żeby tworzyć rzeczy do tej pory nieosiągalne. Olbrzymim sukcesem firmy jest to, że jako jedyna na świecie uzyskała certyfikaty na drewniane, wodoodporne i antybakteryjne akcesoria kosmetyczne, na przykład do walki z celulitem. Było to możliwe dzięki zaangażowaniu do współpracy naukowców z Politechniki Rzeszowskiej, którzy pomogli opracować technologię uszlachetniania drewna. Dużą rolę spełniają też maszyny numeryczne do precyzyjnej obróbki, nie kojarzące się z zakładem stolarskim. Czy warto inwestować w innowacyjne technologie? Czy wam się to opłaca? Czy lepiej było zostać właśnie przy tych stołach? Tak, bardzo się opłaca. Oczywiście jest to w małej firmie, która ma ograniczone możliwości finansowe. Jest to bardzo trudne i przychodzi to ciężko, ale da się to zrealizować. Trzeba tylko być cierpliwym, stosować metody małych kroków i efekty prędzej czy później przyjdą. Choć innowacyjnym przyborom kosmetycznym trudno jest konkurować z tańszymi z tworzyw sztucznych, mają jednak swoich zwolenników. Wszystkie tarki są wodoodporne, także mają powłokę również antybakteryjną, dzięki czemu służą na bardzo długo. Według jury konkursu Innowator Podkarpacia 2015 przybory kosmetyczne z tego zakładu to innowacja w skali Europy, a niektóre z elementów nawet w skali świata. Właściciel ma już kolejne pomysły na nietypowe wykorzystanie drewna. Na przykład chce stworzyć inteligentne lampki nocne.
Fachowa i bezpłatna pomoc prawna, a także wsparcie ze strony psychologów. Na to mogą liczyć osoby, które skorzystają ze wsparcia w ramach Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem. Kolejna edycja ogólnopolskiej akcji potrwa do piątku. Wykaz miejsc w naszym regionie, w których można liczyć na pomoc, jest dostępna na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości. Po pomoc mogą zgłosić się osoby pokrzywdzone przestępstwem, osoby zagrożone popełnieniem przestępstwa oraz członkowie rodzin osób, które zostały dotknięte przestępstwem. Za osoby pokrzywdzone przestępstwem uznajemy nie tylko osoby, które zostały dotknięte takimi najbardziej powszechnymi przestępstwami, jak chociażby kradzież, rozbój czy gwałt, ale są to również osoby, które są niealimentowane, osoby, które nie otrzymały wynagrodzenia za pracę, ponieważ zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej za osobę pokrzywdzoną przestępstwem uznajemy każdą, której dobro w jakiś sposób jest zagrożone, a jest chronione prawem. Pomoc tą świadczą w tym tygodniu kuratorzy rodzinni, kuratorzy dla dorosłych, psychologowie, policjanci, osoby z izby lekarskiej. I mówię, pomoc jest bezpłatna. W tym tygodniu od godziny 10 do godziny 18. Czy ferie na świeżym powietrzu, bez śniegu, mogą być udane? Pytanie jak najbardziej na czasie. Organizatorzy zimowego wypoczynku dla dzieci z Tarnobrzeskiego Centrum Natura 2000 przekonują, że tak. W Parku Dzikowskim przez całe ferie można zbadać ślady dzikich zwierząt, poznać zasady mądrego dokarmiania ptaków, a w laboratorium spotkać się oko w oko z owadem. Pomysł ferii z naturą przyciągnął już ponad 500 osób z całego regionu. O, na drzewie, o zobacz, tu, na tym rozwidleniu. Gdzie? Przez lornetkę obserwujcie. Spacery po parku w poszukiwaniu różnych gatunków ptaków to dobry pomysł na tegoroczne ferie, bo do tego wcale nie potrzeba śniegu. Wystarczy ciepłe ubranie i lornetka. Badamy drzewa i poznajemy naturę. Na przykład jakie są rodzaje ptaków, że na przykład to jest sikorka modra, a to jest na przykład kowalik. Takie ferie w zgodzie z naturą dla wszystkich chętnych przygotowało Regionalne Centrum Promocji Obszaru Natura 2000 Tarnobrzeska Dolina Wisły. Wykorzystujemy Park Dzikowski, który otacza naszą jednostkę, 14 hektarów zabytkowego parku, drzewostan zabytkowy, ciekawa flora, ciekawa fauna. A to przyciąga. To miejsce odwiedza codziennie nawet 100 osób z całego regionu, którym znudziły się ferie przed monitorem komputera. Jak wychodzi się na pole, no to chociaż się jest to zdrowo, bo jak się w komputer cały czas patrzy, to oczy bolą. Oprócz spacerów i rozpoznawania śladów dzikich zwierząt, można wziąć udział w akcji Ptasia Stołówka, czyli mądre dokarmianie ptaków. Pracownicy centrum prowadzą ją w przedszkolach i szkołach już od początku zimy, dlatego dzieci dobrze znają te zasady. Co ptaszki najchętniej w zimie jedzą? Ziarna. Ziarna. Żeby ich nie dokarmiać chlebem, bo ma kwas, który ptaki potem chorują, a nawet umierają. Z oferty Tarnobrzeskiego Centrum Natura 2000 od początku ferii skorzystało już ponad 500 osób. Ale kto nie zdążył, ma jeszcze szansę. Od środy do piątku na chętnych czeka m.in. laboratorium mikroskopowe Oko w Oko z Owadem, wycieczka z leśniczym oraz projekcje bajek i filmów przyrodniczych w 3D. Kto wie, może taka dziecięca przygoda w czasie ferii przerodzi się w miłość do natury na całe życie. A wiedzą o tym coś Agnieszka i Damian Nowakowie z zawodu leśnicy, z zamiłowania obserwatorzy przyrody. Przez kilka miesięcy podglądali życie ptaków w Beskidzie Niskim, a efektem ich pasji jest dokument Skrzydlata zima. Autorzy mają nadzieję, że ich film przypadnie do gustu nie tylko miłośnikom skrzydlatej braci. Zobacz, siedzi tam zięcioł duży pod szczytem drzewa. Damian i Agnieszka Nowakowie są wielkimi miłośnikami ptaków. Każdą wolną chwilę spędzają na podglądaniu ich życia. Nagrywają ich śpiew, robią zdjęcia, śledzą ich loty. Potrafią rozpoznać, kiedy są zdenerwowane, czy kiedy są w okresie godowym. W lesie spędzają każdą wolną chwilę bez względu na warunki atmosferyczne. Są pogody dobre i bardzo dobre. Jak leje deszcz, to jest po prostu ta dobra. W każdej porze roku w przyrodzie coś dzieje się ciekawego. Jest śnieg, przykrywa wszystkie nasze ludzkie błędy, które w tej przyrodzie żeśmy zrobili. Czuję, że jest naprawdę dziko w tym lesie. Przyroda jest nieodłączną częścią mojego życia. To jest coś, co mi daje siłę,
co mi daje natchnienie. Nowakowie mogą w lesie przesiedzieć całe noce i to w zimie. Zdobytą wiedzą o ptakach i lesie dzielą się ze znajomymi, ale także na specjalnych lekcjach z dziećmi i młodzieżą. Ostatni rok poświęcili na przygotowanie filmu dokumentalnego o ptakach. Często przyświeca mi taki edukacyjny myśl, żeby postarać się pokazać te ptaki innym i coś o nich powiedzieć. O tym nie tylko jak wyglądają, ale o tym, czego tak naprawdę wymagają. Film Skrzydlata zima trwa 30 minut i prezentuje m.in. ptaki, które zimę spędzają w Beskidzie Niskim. Także te, które pokonują tysiące kilometrów, żeby tu przezimować, na przykład jemiołuszki. Agnieszka i Damian Nowakowie sami nagrali i zmontowali film. Za każdym razem, każde wyjście w teren związane jest z dużymi emocjami, z dużymi przygotowaniami, które zabierają dużo czasu. Również podczas każdej wyprawy wkładają w to wszystko tyle samo serca. Film Skrzydlata zima można oglądać w placówce Magórskiego Parku Narodowego, gdzie organizowane są także spotkania z autorami. W tych aktualnościach to wszystko, za chwilę jeszcze prognoza pogody, a o 19.15 retransmisja meczu hokejowego. Dlatego kolejne wydanie aktualności dopiero o 21.45. Zapraszam, do zobaczenia.